Poranny program telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa ponownie, a my, drodzy państwo, połączyliśmy się telefonicznie z Piotrem Cieszewskim, taternikiem, zdobywcą między innymi Monteverest, menadżerem, trenerem przywództwa. Dzień dobry, czy się słyszymy? Dzień dobry, bardzo, bardzo mi miło. Witam serdecznie. Poza Monteverestem, który już wymieniłem, ma pan na swoim koncie między innymi Mont Blanc czy Kilimandżaro. Everest to, można powiedzieć, takie marzenie chyba każdego wspinacza. Za panem ogromne doświadczenie. Zatem jak ocenia pan całą sytuację związaną z Nanga Parbat? Na początek samo wejście Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol, którzy podjęli się właśnie tej bardzo ciężkiej, wydaje się, próby zdobycia tego szczytu zimą. Tak, w mojej opinii zdobywanie 8-tysięczników zimą jest najtrudniejszym zajęciem, aktywnością, zadaniem na świecie. Bo jeżeli tak zobaczymy, spojrzymy na to zupełnie ogólnie i sobie uświadomimy, że jest dobrze już zaawansowany XXI wiek i my jako ludzie potrafiliśmy skonstruować samoloty, łodzie podwodne, że latamy w kosmos, że opłynęliśmy oceany, zdobyliśmy bieguny i wszystkie 8-tysięczniki są również oczywiście zdobyte i to wielokrotnie, a zimą jeszcze taki 8-tysięcznik jak K2, z którego startowali ratownicy, nie jest zdobyte, a Nanga Parbat zostało właśnie zdobyte i to bardzo często po wielu, wielu próbach. Także to jest zadanie niezwykle trudne. Musimy pamiętać o tym, że i sobie uświadamiać, że tak, im wyżej, tym zimniej. Im wyżej, tym niższe ciśnienie. Im wyżej, tym mniej tlenu. A dodatkowo mamy zimę, gdzie no w ogóle jest zimno. A jeszcze idąc wyżej, ta temperatura ciągle maleje i niestety, znaczy ja patrząc na wyprawę Tomasza i Elisabeth, tak oceniam, że to była wyprawa bez planu B. Gdyby nie wyprawa naszych polskich himalaistów pod K2, to nie moglibyśmy w ogóle mówić o ratowaniu. Nie byłoby ludzi, którzy byliby w stanie w ogóle się podjąć ratowania. No właśnie, bo takiej pomocy nie organizuje się od tak właśnie w takich przypadkach. Bardzo trudno jest zorganizować pomoc właśnie wtedy. Tylko i wyłącznie to ma miejsce, kiedy ewentualnie inna ekipa jest gdzieś w pobliżu. Ekipa, która też jest do takiego wejścia przygotowana. A jak z pana perspektywy właśnie wyglądała ta akcja ratunkowa, dzięki której udało się ocalić Elisabeth Revol, ale niestety nie udało się ocalić i sprowadzić Tomasza Mackiewicza, który przebywa prawdopodobnie na wysokości około 7200 metrów nad poziomem morza. Tutaj trzeba było, ja tak oczywiście komentuję dokładnie, przecież nie byłem tam i nie mam aż takich doświadczeń jak nasi himalaiści. Ja bym nie jestem takim ekstremalnym spinaczem, ale z takiej pasji po tych górach też chodzę i od dziecka, ale ja bym powiedział tak, że w ogóle to wymagało jakiejś nieograniczonej wyobraźni. Na zasadzie są ludzie pod innym 8-tysięcznikiem, oddalonym o 200 kilometrów, gdzie w ogóle trzeba było jakiegoś impulsu, takiego wyobraźni, żeby w ogóle o tym pomyśleć, bo to nie jest takie oczywiste. I niektórymi komentarzami się takimi spotykałem, też z takim dużym rozmachem. A dlaczego na przykład nie można by było przetransportować jakichś innych himalaistów, jakiejś innej pomocy? I tutaj warto, żeby telewidzowie usłyszeli tą rzecz. Żeby w ogóle przebywać na wysokości rzędu 7000 metrów, żebyśmy my z panem redaktorem mogli się znaleźć na 7000 metrów, to powinniśmy wcześniej około miesiąca
aklimatyzować się. Patrz, iść na przykład na 4000 metrów, zejść na dół, iść na 5000 metrów, zejść na dół, iść na 6000 metrów, zanocować, zejść na dół i tak kursować góra-dół, odpoczywając co jakiś czas po parę dni i wtedy dopiero organizm jest gotowy do takiej akcji. I teraz w sezonie wiosennym czy letnim, gdzie oświęcimiężniki są zdobywane w dużych ilościach, setek himalaistów, to takich ludzi, którzy są zaaklimatyzowani, można powiedzieć, że jest na świecie wielu. Ale zimą nie ma, prawie nie ma w ogóle. Niby 7 miliardów ludzi na świecie, a może jakiś herot, a może nie wiadomo kto, a może jakiś wyczynowy sportowiec? Nie. Gdyby helikopterem wysadzić kogoś na 7000 metrów, kto nie ma tej aklimatyzacji, to jest równoznaczne ze śmiercią. W tej całej sprawie pojawia się wiele komentarzy odnośnie samej akcji ratunkowej właśnie, że ratownicy mogli iść dalej, mogli jeszcze uratować Tomasza Mackiewicza. Czy z pana perspektywy właśnie taka możliwość była, odnosząc się do tych też medialnych przekazów dotyczących chociażby pogody, jaka właśnie wtedy panowała na górze? Ja na podstawie swoich doświadczeń, ale bardziej też takich związanych z tym, że z wiedzą taką teoretyczną, bo ja przeczytałem jakieś regały książek związane z podbojem Himalajów i Karakorum. Dzienne odcinki, w tym zdobywaniu tych ośmiotysięczników, takie dzienne odcinki pomiędzy obozami, które się pokonuje jednego dnia, to są mniej więcej 600-700 metrów różnicy wzniesień. Niekiedy to może być 700 metrów różnicy wzniesień do pokonania przez jeden dzień przez himalaistę. Natomiast oni pokonali w jedną noc, i to niecałą, ponad 1000 metrów, około 1200. Także to jest w ogóle niespotykany odcinek. Prawie dwukrotność. I teraz to są ludzie szalenie mocni, to są najlepsi tak naprawdę na świecie. Myślę, że ludzie, którzy są w stanie coś takiego zrobić, co oni, to nie wiem, na palcach jednej ręki, ale no, my mamy swoje granice. Ja jestem przeciwnikiem takiego patrzenia, że nie ma rzeczy niemożliwych, że tak jak to mówią, sky is the limit, czy niebo jest limitem, czyli nie ma limitu. No, gdzieś te nasze siły się kończą, to ci ludzie mają takie mimo wszystko organizmy jak my wszyscy, tylko szalenie wydolne, ale nadal ten koniec gdzieś jest. Ja słyszałem taką opinię, że powyżej 8000 metrów nad poziomem morza to już tylko w zasadzie się cierpi. Czy tak jest rzeczywiście? To się robi, tak. Zgodzę się i powiem, że tam wysoko, to już mówię, to co ja doświadczałem, to się robi dla satysfakcji po. To się robi dla satysfakcji po. Przyjemności tam za bardzo nie ma. Są różnego rodzaju przeżycia, człowiek bardziej poznaje siebie. Inaczej się zachowujemy tutaj w Polsce, jak jesteśmy najedzeni, wyspani, napici, a jak jesteśmy niewyspani, jest bardzo zimno, nie wiemy gdzie iść, jest bardzo zła pogoda, to człowiek bardziej się dowiaduje, kim jest. A w którym momencie można powiedzieć, że to koniec i himalaista nie żyje? Tomasz Mackiewicz cały czas uznawany jest za zaginionego. Ja, panie redaktorze, w tym roku jestem w kontakcie w ogóle z szerpami z nepalskimi. Bardzo ich cenię, to są wspaniali ludzie. Zresztą jednemu pomagam w jakimś tam stopniu. I w tym roku była akcja na Mount Everestie, najwyżej prowadzona akcja ratunkowa na wysokości 8700 metrów. Znaleziono człowieka nieprzytomnego i sprowadzono go na dół. I teraz ważne, ale sprowadzało go sześciu szerpów. Sześciu i do tego mieliśmy sezon ten wiosenno-letni. A tutaj byśmy mieli do czynienia, gdyby nawet nasi wspinacze tam doszli z dwójką już totalnie wyczerpanych ludzi, którzy mieliby jedną osobę, która no raczej nie byłaby w stanie współpracować
z ratownikami nie byłaby w stanie współpracować, czyli oni by musieli tą osobę nieść, znosić, opuszczać na linach, to nie, to już jest nie do zrobienia. A czy z pana perspektywy takie ryzyko warto podejmować, jakie podjął właśnie Tomasz Mackiewicz, któryś raz już właśnie próbując dostać się na szczyt Nanga Parbat zimą, i jak wiemy z relacji Elisabeth Revol, to się udało, czekamy też na dowody, ale czy właśnie takie poświęcenie, taki sukces, zdobycie tego szczytu zimą jest warte tego najwyższego poświęcenia swojego życia? W moim takim systemie wartości nie. Ja uważam, że żadna góra nie jest warta takiej ceny. Natomiast nie wiem do końca, co powodowało, gdzie to było to wnętrze, jakie były te potrzeby, te emocje, te wole, ta energia w środku. Gdzieś na pewno wszystkich ludzi, którzy my tam chodzimy, w mianowniku, w takim wspólną cechą jest pasja. Ale dodatkowo dochodzą bardzo różne inne motywacje. W każdej z osób to mogą być indywidualne. To nie wiem, no nie wiem. Ja bym aż tak nie zaryzykował, ale ja nie jestem, ja pracowałem, wie pan, panie redaktorze, ja kilkanaście lat pracowałem w korporacji, ja nie jestem osobą, która na przykład, nie wiem, pół godziny, pół roku z roku, czy wiele miesięcy w roku jest w Himalajach. Ja dostałem książkę od mojego ojca, Zdobycie Mount Everestu, jak byłem młodym człowiekiem, o pierwszej wyprawie, która weszła na szczyt, a ojciec mi dawał mało prezentów i ten prezent był dla mnie czymś bardzo ważnym, więc zacząłem czytać i raz i drugi. I później jak byłem dorosły, pojechałem na Everest w 60. rocznicę zdobycia szczytu, wchodząc drogą tych pierwszych zdobywców z tej książki. I to była moja motywacja i powód. Gdybym nie dostał tej książki, bym nie poszedł na Everest, a nie wiem do końca, co tam się działo krok po kroku w życiu tych ludzi. Takie sytuacje, z którą mamy właśnie w tym momencie do czynienia, z jednej strony są tragiczne, ale z drugiej strony też przedstawiają niesamowitą historię, niesamowitą determinację, niesamowitą siłę woli Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol. I takie sytuacje też z jednej strony wywołują wiele komentarzy, różnych komentarzy, ale z drugiej strony być może kogoś zachęcą do podjęcia takiej próby, do podjęcia zmierzenia się właśnie, próby zmierzenia się z którąś z gór, z ośmiotysięczników na przykład. I teraz takie pytanie na sam koniec. Jeżeli ktoś by chciał właśnie podjąć się nagle takiej próby, to od czego powinien zacząć i na jaki koszt też powinien tutaj zwrócić uwagę? Na jaki koszt powinien być gotowy? Ja tutaj jestem absolutnie za nieskracaniem drogi. Mam na myśli, że to, że zdarzały się takie sytuacje, że na przykład ktoś nieprzygotowany, niedoświadczony w górach, pojedyncze sytuacje się zdarzały, wszedł na przykład na ośmiotysięcznik, ale to są bardzo ryzykowna jest to wtedy zabawa. Ja bym początkowo bardzo dużo chodził sobie po Bieszczadach, po Tatrach, żeby się oswoić w tym środowisku, żeby się dobrze czuć po prostu w górach. A później po kolei, troszkę wyżej się poczuć, jak na ile mój organizm znosi dużą wysokość, pojechać w Alpy, na przykład na Mont Blanc. Bardzo fajną górą, żeby zobaczyć, jak my reagujemy na wysokość, ale znowu bardzo bezpieczną, gdzie nie ma szczelin, lodowców, lawin i wszystkiego związanego ze wspinaczką taką w lodzie, w śniegu, to jest Kilimandżaro. Ale to jest bardzo wysoko, jest prawie 6000 metrów, ale nie ma tych wszystkich takich zagrożeń, bym powiedział, obiektywnych. I wtedy człowiek może zobaczyć, na ile mój organizm w ogóle na takiej wysokości jest w stanie funkcjonować. A też powiem tak zbliżając się do końca, że ważna rzecz się wydarzyła w ogóle w kontekście społecznym, ponieważ my spotykamy się co jakiś czas z takimi doniesieniami medialnymi, na przykład, że kierowca nie zatrzymał się, widząc rannego w wypadku. Albo ktoś kogoś na przystanku bił, a nikt nie reagował. A tutaj mamy do czynienia z wejściem w styczniową noc w ścianę ośmiotysięcznika, narażając
swoje życie. Myślę, że to jest dobry przykład. To może być przykładem dla nas tu. Dla nas tu. Nie chodzi o to, żeby się narażać życie w górach, ale dla nas tu trochę rozglądać się na ludzi dookoła, na naszych sąsiadów, przyjaciół, ludzi, których mijamy na ulicy i być gotowym do niesienia pomocy. I to jest też najlepsza puenta do naszej rozmowy. Piotr Cieszewski, taternik, zdobywca między innymi Monteverestu, był moim państwa gościem w rozmowie telefonicznej. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, ja dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas i zachęcam oczywiście do pozostania z nami. Już za moment przegląd wydarzeń telewizji w Polsce.pl, który poprowadzi dla państwa Agnieszka Ponikiewska. A tuż po przeglądzie wydarzeń gościem Doroty Łosiewicz będzie Marek Jakubiak, Kukiz 15. Dziękuję, do zobaczenia.